Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Usiądźmy na momencik. Niezwykłe jest bogactwo tej dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o spotkaniu Jezusa zmartwychwstałego z uczniami idącymi do Emaus. Cały ten opis jest jakby opisem Eucharystii. Wyraźnie widać tutaj te dwie części, które są w każdej mszy świętej. Liturgia słowa, Jezus nauczający, tłumaczący pisma i dzielenie chlebem, liturgia ofiary. Ale chcę się króciutko zatrzymać właśnie nad tym znakiem łamania chleba. Uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Chrystus, święty Łukasz mówi o Jezusie, że wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał, dawał. To są słowa, które są używane podczas mszy świętej. W tym momencie konsekracji, kiedy dokonuje się cud przemienienia chleba w ciało, prawdziwe ciało Pana Jezusa.
I to łamanie chleba to jest Eucharystia. Ale też, moi drodzy, łamanie chleba ma również znaczenie ogólnoludzkie. W tym geście łamania chleba i dzielenia się chlebem jest wezwanie do miłości bliźniego. Śpiewamy taką pieśń, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego w Eucharystii. On tu rzeczywiście jest. Ale, moi drodzy, nie wszyscy są ochrzczeni. Wielu nie chodzi do kościoła. Są tacy, którzy chodzą, a z różnych przyczyn nie mogą przyjmować Pana Jezusa eucharystycznego. Ale, moi drodzy, zawsze mogą łamać chleb. Każdy może łamać chleb. To znaczy, każdy może dzielić się dobrem. Każdy może mieć wyciągniętą rękę do bliźniego. Każdy może świadczyć miłość. To jest najważniejsze przykazanie, Boże przykazanie. I jesteśmy do Niego wezwani wszyscy, bez wyjątku, bez przynależności religijnej czy partyjnej. Przecież wśród lekarzy, którzy dzisiaj pochylają się nad zarażonymi koronawirusem, nie wszyscy są katolikami, a narażają swoje życie. Pielęgniarki, salowe. Wśród tych wolontariuszy, którzy chodzą do odizolowanych, do starszych osób, nie wszyscy są wierzący, ale dzielą się chlebem, dzielą się miłością, służą innym. I tych gestów miłości na całym świecie jest niezmierzona ilość. Niezmierzona ilość miłości świadczonej każdego dnia. I to jest, moi drodzy, sprawa najważniejsza. Bo nie wystarczy chodzić do kościoła. A może nawet ważniejsze jest to, żeby serce było napełnione miłością, a z tym za sercem napełnionym miłością idzie ręka z wyciągniętym chlebem do bliźniego. Dzielę się tym, co mam. Jeżeli mam pieniądze, dzielę się pieniędzmi. W pierwszym czytaniu apostołowie mówią: nie mamy złota i srebra, ale to, co mamy, możemy Ci dać temu sparaliżowanemu. I wyprosili dla niego łaskę uzdrowienia. To, co mam, mogę się tym podzielić. Niestety są ludzie, którzy mówią, że wierzą, nawet chodzą do kościoła, a czasem serca mają zamknięte, a czasem żyją w niezgodzie z bliźnimi. I wtedy nie mogą spotkać i poznać Chrystusa. Bo święty Jan mówi o tym w pierwszym liście: jak ktoś nie miłuje, nie zna Boga. Bo miłość jest tam, gdzie jest Bóg. Bóg jest tam, gdzie jest miłość. Bóg jest tam, gdzie jest łamany chleb. Bóg jest tam, gdzie jest ręka wyciągnięta do bliźniego z chlebem. To jest najważniejsze przykazanie Chrystusa. On tę miłość objawia w Eucharystii. Daje się cały. Daje się cały. Daje się cały nam. I my, Jego uczniowie, mamy od Niego się uczyć łamania chleba i dzielenia się z bliźnimi. Czasem łamania siebie, żeby podzielić się z bliźnimi, bo czasem to kosztuje, czasem jest trudne, czasem bardzo wymagające. Ale Chrystus jest dla nas wzorem. Przyjął krzyż. Przyjął krzyż. Krzyż miłości do człowieka. I prośmy, żeby On nas tą miłością obdarowywał,
żebyśmy od Niego się uczyli, żebyśmy się stawali jak On. Prośmy o tę łaskę miłości dla wszystkich ludzi, bo tak jest Boże pragnienie, tak jest Boży plan wobec człowieka. Bóg chce, żebyśmy się miłowali, bo gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam On jest pośród nas. Amen.